Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak odkład czteroramkowy, w sensie cztery ramki, czyli 4-1-2 warszawskie poszerzane, buduje węzeł w październiku, pod koniec października. No i zaraz zobaczymy, tutaj latają, noszą pyłek, jeszcze jest bardzo ciepło. Tutaj na chwilę otworzyłem już. Pod powałkę zajrzymy zaraz. O. Taka rodzinka. To jest jedna z tych rodzin, które były nieleczone, ale jednak postanowiłem je zmienić taktykę i przeleczyć je kwasem mrówkowym. Tutaj w tym odkładzie obok, który był właśnie leczony tym kwasem mrówkowym, w takich wkładkach z płyty, czyli podkładem pod panele, osyp był bardzo mały w sumie, ale gdy zastosowałem jeszcze tabletkę piwarolu, to po tym kwasie już żadna waroza się nie osypała, czyli można powiedzieć, że ten kwas był bardzo skuteczny, bardzo skuteczne było to leczenie. No i tutaj jak dążę do tego, że właśnie pszczoły te zaczęły ciągnąć węzę w październiku, a ta ramka dodana była 2 dni temu. Proszę bardzo, mamy październik. Świeżo odbudowana węza. Świeżo odbudowana węza, jest jakiś lekki nakrop, w sensie, bo one dostały tutaj syropu, wiadomo. Bez pożywienia by nie ciągnęły węzy. No ale mi się wydaje, że to i tak jest coś niezwykła sprawa, że pszczoły w październiku węzy ciągną. Jakby nie było rozwoju, nie czułyby rozwoju, to by nie ciągnęły. No i tutaj dalej też fajnie sobie tutaj zabudowały. No, tutaj naniosły tego pokarmu z jednej strony, z drugiej tutaj mają pyłek, nabite pierzgi. One tutaj sobie wiszą w powietrzu, tutaj jest bardzo korzystna sytuacja dla nich, bo te ramki są tylko do połowy tego ula, tak gdzieś dotąd, a resztę tu mają poduszkę powietrzną i tak wiszą sobie trochę jak w dziupli, bym powiedział. Te ramki to nie wiem, czy dam radę podnieść jedną ręką. Może być ciężko. Ale tutaj jeszcze mają 2 ramki, czyli w sumie 3-4 i ta 5 to węza dopiero. Nie wiem, czy mi się uda to podnieść. Ta ramka jest ciężka. Zapauzuję. Tak, tutaj jest pozaczerwiane. Zrobiło się bardzo ciepło i pszczoły po prostu ruszyły do rozwoju jak w maju, że tak powiem. O, tutaj druga strona tej ramki. O, chodzi matka. Jest mateczka. Tam też jeszcze są pszczoły. Także możecie się zapytać, po co wstawiałem tą węzę. Chciałem po prostu zobaczyć, jak się będzie miała sytuacja, bo widziałem, że pszczoły pobielają tutaj plastry i dlatego im włożyłem tą węzę. To nie było tak, że ja sobie tak, że tak powiem, z dupy tą węzę dodałem. Tak. No więc tak jak widzicie, odkładzik potrafi budować węzę w październiku. One tutaj jeszcze dostaną pobudzającą jakoś tam pewnie jakieś jedzenie, żeby się dozwinęły jeszcze w tym czasie ciepła. Noszą pyłek. Także spoko. Zmienia nam się klimat, jak widzimy. Wydłuża się ten okres, w którym pszczoły noszą nektar. W sumie teraz to już bardziej tylko pyłek. Nie sądzę, żeby nosiły z czegoś tam nektar teraz. Ten pyłek to pewnie z jakiejś gorczycy. No to właśnie. Tutaj jeszcze jest jedna ta rodzinka. One są słabsze trochę.
Wiadomo, to jest z tych trzech odkładów, które zrobiłem, które tam wcześniej L0, L3, L4, L5 bodajże, czy coś w tym stylu, to są właśnie te trzy odkłady i ten jeden wyszedł najlepiej. I tak jak widzicie, rozwijają się. Także dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do lajkowania, subskrypcji kanału.